Przy wjeździe stoją takie wielkie tablice z drewnianymi rybami. Eldorado wędkarskie w jeziorze Lubiąż. Skąd to się wzięło? No nie są to słowa wyssane z palca, bo w rozumieniu polskim Eldorado to jest w ogóle woda, w której są ryby. Bo wiemy dobrze, że w bardzo wielu jeziorach i presja, i też gospodarka, jaka jest prowadzona, tych ryb brakuje. U nas nie dość, że ta ryba jest, to jeszcze są to ryby pokaźnych rozmiarów, szczególnie okonie, piękne szczupaki, no i jak pokazuje wasz pobyt u nas, i również piękne karpie. Dobrze, ale wiem, że karpie są tutaj od dawna. I to nie takie 14,5-kilowe, ale co najmniej dwa razy większe. Dwa lata temu złowiony był karp tutaj 28 kg przez pana Mariana Kukę, naszego mieszkańca. Problem w tym, że... problem lub nie, może nasze szczęście, że na tej wodzie presji, jeśli chodzi o karpiarzy, nie ma w ogóle. Jest, ta woda pod kątem karpiarstwa jest wodą dziewiczą. Presja, jeśli chodzi właśnie o spinning, występuje, natomiast jeśli chodzi o karpia, jesteście pierwszą profesjonalną ekipą od co najmniej 10-12 lat, bo wtedy jeszcze z opowiadań kolegów, którzy specjalizowali się szczególnie w połowach Amura, no, słyszałem historię, że przyjeżdżali wędkarze bardziej profesjonalni ze Śląska czy ogólnie z całej Polski. Ale amury też tutaj są duże. Potężne. Amury 30-kilogramowe, a jeszcze odpowiadając na wcześniejsze pytanie, skąd? Jest to woda płynąca, zbiornik ponad 150 hektarów, połączony kanałem z kolejnym przepięknym jeziorem Lubniewsko, 240 hektarów, a w kierunku południowo-wschodnim z jeszcze jednym jeziorkiem kilkunastohektarowym. Więc jest to też woda zaliczana do wód płynących i jak dobrze wiemy, ustawodawca nie pozwala wód płynących zarybiać rybami gatunku obcego, do których zalicza się karp. W związku z tym te karpie są jeszcze wpuszczane za czasów poprzedniego systemu, czyli wtedy, kiedy tutaj była prowadzona gospodarka faktycznie rybacka, wpuszczana była tołpyga, wpuszczany był amur, wpuszczany był karp. Więc to są karpie z tamtych czasów. Tak, mają masę pożywienia, więc nic dziwnego, że takie porosły. Natomiast jeżeli one takie są i szkoda by było, żeby nie zostały w tej wodzie na dłużej, bo jeżeli tutaj zjawi się większość karpiarzy, którzy, bo są też tacy, nie wypuszczają karpi, czy nie byłoby rozsądne w niedalekiej przyszłości, a w moim mniemaniu jak najszybciej, wprowadzić w ogóle zakaz zabierania karpi? Ogólnie z tą wodą, jako że jesteśmy gospodarzem, gmina jest gospodarzem tej wody, dzierżawimy tą wodę od RZGW po prostu. Wprowadziliśmy, wydawać by się mogło kilka temu kontrowersyjne zapisy, bo ograniczyliśmy na przykład wymiary górne ryb drapieżnych, które można zabierać. Czyli szczupak ma swój wymiar, okoń ma swój wymiar, sandacz ma swój wymiar. Zaskoczyło mnie bardzo pozytywny odbiór tych norm, zakazów, które wprowadziliśmy przez szczególnie tutaj miejscowych wędkarzy, z którym na spotkaniu staraliśmy się znajdować argumenty, dlaczego warto duże ryby w wodzie zostawiać. Dlatego, że, tak jak powiedziałem wcześniej, złowienie 40-centymetrowych okoni w Polsce nie należy do częstych przypadków. Tu te okonie są poławiane systematycznie. Między innymi dlatego, że wymiar ochronny górny dla okonia jest 40 cm. To samo jest ze szczupakiem, 90 cm, sandacz 90 cm. Nie rozważaliśmy wprowadzenia wymiaru na przykład górnego dla karpia z tego względu, że troszeczkę tego karpia marginalizowaliśmy. Nie był on brany pod uwagę, natomiast patrząc, że jest potencjał w kolejnej grupie wędkarzy, a przecież na wędkarzach nam również tutaj zależy, bo z wodą związane są opłaty, które musi uiszczać gmina, więc dobrze by było, gdyby ta woda wychodziła, jak to się mówi, na zero, czyli żebyśmy my na te opłaty zarobili, sprzedając na przykład zezwolenia. To po pierwsze. Po drugie, wędkarz na wodzie, kłusownik z wody. To jest też taka zasada, więc karpiarze są kolejną grupą, która jest w naszych zainteresowaniach i z pewnością w regulaminie na rok 2015 znajdą się zapisy o zakazie zabierania karpia, doustalimy sobie wymiar ochronny, bo nie chciałbym, że jeżeli pojawią się sztuki, a 2-3 lata temu były złowione kilka 2-kilogramowych karpi, prawdopodobnie starła, które się to odbyło, no to ciężko temu wędkarzowi zakazać zabrać tego karpia. Natomiast te okazy, może od 7, 8, 9 kilogramów, w
wtedy na pewno wprowadzimy zakaz zabierania całkowity z łowiska takiego karpia. Jesteśmy dobrze skomunikowani, więc to też jest taki argument. Co prawda do Warszawy mamy prawie 500 km, ale spokojnie autostradą jadąc z przystankiem z Warszawy do Lubniewic 4,5 godziny. Poznań 2 godziny, kierunek południowy troszeczkę gorzej, północ Szczecin w godzinę jest osiągalny. Także jest daleko kilometrowo, natomiast nie czasowo. Także na tą wodę zapraszam serdecznie nie tylko karpiarzy, ale przede wszystkim, bo to woda nieodkryta, jak rozmawiamy, ale również spinningistów, bo warto tu się zmierzyć ze swoim również rekordem życiowym, bo takie tutaj bardzo często padają, szczególnie jeśli chodzi o konie. No i myślę również, że jest szansa na wielkie karpie, bo one tutaj są, można je zaobserwować w wodzie wygrzewające się. Nie będę zdradzał miejscówek, pokazując palcem gdzie. Trzeba ich poszukać. Ja wierzę, że te 28 do 30 kg jesienią pęknie i będziemy mogli takiego karpia z tego jeziora zaprezentować. I wtedy porozmawiamy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.